Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem ze skutecznymi kremami pod oczy, które naprawdę działają. Moi drodzy, w ostatnim czasie pod poprzednimi filmami w komentarzach bardzo mnie prosiliście o nagranie takiej tematyki w wersji odświeżonej. Z tego względu, że już jakiś czas temu na moim kanale były takie filmy, najlepsze kremy pod oczy, które naprawdę działają, skuteczne kremy pod oczy, które naprawdę działają. Tematyka naprawdę była obszerna, ale prosiliście mnie o odświeżenie tego tematu, ponieważ może coś się zmieniło, ponieważ może odkryłem coś nowego do pielęgnacji skóry wokół oczu i że warto ogólnie odświeżyć ten temat, także jeżeli Was taka tematyka interesuje, przechodzimy dalej. Kochani, dla każdego co innego, mam tutaj kilka kremów pod oczy, ale jeden jest moim ulubieńcem ever, którego kocham wielką miłością. Nie wszystkim on przypasuje ze względu na bardzo bogatą konsystencję, ale ja ten produkt kocham. Ja go mogę kochać, Wy go możecie nie lubić, bądź nie być nim zainteresowani z powodu konsystencji, dlatego również Wam zaprezentuję tutaj inne, skuteczniejsze kremy pod oczy. Moim numer jeden jest Majoru Balsam pod oczy kawowy. Na jego temat był osobny filmik na moim kanale. Cud, bajeczka, rewelacja. Niweluje oznaki zmęczenia. Genialnie skórę wokół oczu nawilża. Odświeża spojrzenie. Genialny kosmetyk. Naprawdę w bardzo niskiej cenie, który robi spektakularną robotę. Także jeżeli nie słyszeliście o tym cudaku i nie oglądaliście tego filmiku o tym cudzie pod oczy, zainteresujcie się tym produktem. Tylko podkreślę, że jest to bardzo gęsta, tłusta, esencjonalna konsystencja. Zapach cudowny, kawowy. Skuteczność pod kwestią niwelowania oznak zmęczenia, poprawy nawilżenia skóry i jakości skóry wokół oczu fenomenalna. Śmiało polecam. I następny produkt, który możecie kupić w Rossmanie za 40 zł i również jest w pełni skuteczny, jest to I'm Naturique krem pod oczy z kwasem hialuronowym. Ten kremik jest fajny na dzień, ponieważ tak fajnie bluruje skórę wokół oczu, zapewnia długotrwałe nawilżenie obszaru skóry wokół oczu i można go również aplikować na powieki celem nawilżenia, regeneracji skóry powiek. Krem ma bardzo lekką, ale taką jedwabistą konsystencję, bardzo szybko się wchłania i działa również na bardzo wysokim poziomie, czyli prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, niweluje oznaki zmęczenia, regeneruje skórę wokół oczu. Także jak najbardziej w cenie do 40 zł, chyba jak dobrze pamiętam, nawet obecnie jest promka w Rossmanie, że za 29 zł można go kupić. Śmiało możecie się zainteresować tym kremikiem pod oczy od I'm Naturique. Tutaj na chwilę stanę w temacie, z tego względu, że mam tutaj koło siebie jeszcze tańsze kremy pod oczy, ale chcę Wam pokazać zdecydowane, fajne serum pod oczy, które jest zdecydowanie najdroższe w tym filmie, ale musicie pod nim aplikować krem pod oczy, moi drodzy. W przeciwnym razie nie zobaczycie żadnego działania tego produktu na skórze wokół oczu, a zdecydowanie będzie gorzej, ponieważ wyparuje wilgoć z naskórka, skóra wokół oczu ulegnie odwodnieniu. Kosmetyk kosztuje 269 zł w Douglasie. Jest to marka kosmetyczna Ionelle. No nie wszystkie kosmetyki z tej firmy mają dobre składy, ponieważ możecie tam znaleźć nylon, BHT, BHA, tona mikroplastików, a ten kosmetyk ma genialny skład. Jest to Trifusion Eye Ultra Lift serum pod oczy. Moi drodzy, genialne opakowanie. Genialny kosmetyk taki przed wielkim wyjściem, ponieważ on przepięknie bluruje skórę wokół oczu. Ja go również stosuję, kiedy się nie wysypiam. W połączeniu z balsamem kawowym to już jest totalny sztos, jeżeli chodzi o wyidealizowanie skóry wokół oczu. Genialna regeneracja, prewencja przeciwzmarszczkowa, ponieważ ten produkt jest napakowany peptydami, które działają prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, odbudowują skórę, regenerują skórę i zwiększają jej odporność. Także jeżeli lubicie takie luksusowe kosmetyki w formie jest serum pod oczy za 269 zł w Douglasie. Możecie zakupić ten produkt Trifusion Eye Ultra Lift od Ionelle. Ja go stosuję w tej formulacji. Serum pod oczy, balsam kawowy. Serum pod oczy, balsam kawowy. Genialny duet pielęgnacyjny skórę wokół oczu. Także jeżeli poszukujecie takiego produktu prewencyjnego, przeciwzmarszczkowego, silnie regenerującego skórę, Ionelle polecam. Moje drugie opakowanie tego kremu pod oczy, cena orientacyjna 129 zł, jest to Senelle korygujący krem pod oczy. I tutaj głównymi składnikami aktywnymi jest kofeina, moi drodzy. Mamy wyciąg z granatu, mamy tutaj multum składników aktywnych, które działają prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Tutaj producent obiecuje natychmiastowy efekt liftingu. Nie liczcie na to. Jeżeli liczycie na natychmiastowy lifting w kosmetykach, to możecie się zdziwić. Żaden kosmetyk liftingujący nie zliftinguje waszej skóry twarzy i skóry wokół
wokół oczu. Ale jeżeli szukacie kremu o właściwościach prewencyjnych przeciwzmarszczkowych, głęboko nawilżających, silnie odbudowujących tą skórę wokół oczu, jak najbardziej krem Senelle da sobie z tym radę. Jeżeli chodzi o niwelowanie oznak zmęczenia, robi to, ale zdecydowanie robi to słabiej od zwykłego balsamu kawowego. Naprawdę. Droższy krem, a działa słabiej pod tym kątem niż balsam kawowy, który kosztuje 20 zł. Ale jeżeli szukacie kremu prewencyjnego przeciwzmarszczkowego w dziennej i w nocnej pielęgnacji, silnie nawilżającego, Senelle polecam. Następny krem, który był wielokrotnie pokazywany na moim kanale, jest to Koi aktywny krem pod oczy, cena orientacyjna albo 119 zł, albo 129 zł. Jest to krem prewencyjny przeciwzmarszczkowy, który ma silnie skórę regenerować, również liftingować, nie wierzcie w to, niwelować oznaki zmęczenia. Jeżeli chodzi o niwelowanie oznak zmęczenia, robi również to samo, co krem Senelle. Czyli niweluje coś tam, ale cudów nie ma. Zdecydowanie balsam kawowy robi to lepiej. Ale jeżeli chodzi o nawilżenie, silną prewencję przeciwzmarszczkową, regenerację skóry wokół oczu, dogłębne nawilżenie, wręcz nawodnienie skóry, jak najbardziej krem pod oczy Koi śmiało to robi. Następny produkt jest to Madara Smart. Krem kosztuje maksymalnie do 140 zł. Jest to krem pod oczy Anti-Pollution, czyli on już ma konkretne przeznaczenie, czyli ma niwelować oznaki zmęczenia, detoksykować skórę wokół oka, działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, przebudowywać skórę i ją silnie regenerować i rozświetlać. Co ja mogę powiedzieć o tym kremie pod oczy? Fajnie rozświetla skórę wokół oczu, delikatnie ją nawilża, więc jeżeli poszukujecie naprawdę bardzo delikatnego nawilżenia, to ten krem Madara jak najbardziej, ale jeżeli chcecie bogatą konsystencję nawilżającą kremu pod oczy, no to zdecydowanie Madara Wam się nie sprawdzi. Ten krem jest fajny na dzień, fajnie skórę wokół oczu rozświetla, leciutko nawilża, ale generalnie jestem z niego zadowolony, więc jeżeli poszukujecie takiego leciutkiego kremu pod oczy, Madarę polecam. Naturalny zamiennik kremu pod oczy C-Shade do Benefiance, który ma same śmieci w składzie nylon, BHT, BHA, mikroplastiki, parafiny, pochodną parafiny, śladowe ilości substancji aktywnych, kosztuje 300 zł, jedna wielka masakra, dodatkowo jest testowany na zwierzętach. Tutaj w cenie do 90 zł mamy polski zamiennik kremu pod oczy C-Shade do Benefiance, czyli Veoli Botanica, i jest to krem bardzo zbliżony konsystencją do balsamu kawowego. Więc naprawdę dla osób lubiących tłuste, gęste, esencjonalne konsystencje produktów pod oczy, kremik będzie idealny. Genialnie skórę wypełnia, nawilża, regeneruje. Widać taką dogłębną regenerację skóry wokół oczu po zastosowaniu tego kremu. Więc jeżeli lubiliście taki sztuczny efekt działania, który zapewniał Wam kiedyś C-Shade do Benefiance, który zawiera śmieci w składzie, a poszukujecie czegoś podobnego o realnym działaniu na skórę wokół oczu bez udawania, Veoli. Także kochani, są to moje hity kremów pod oczy. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego.